Dzień dobry, Ewa Tułacz. Zapraszam na program Informacje z Mazowsza. A w tym wydaniu pierwszy dzwonek w nowych i wyremontowanych szkołach. Mazowsze dba o zdrowie kobiet. Nowe miasta w województwie. W tym roku szkolnym pierwszy dzwonek zadzwonił wyjątkowo 4 września. Na Mazowszu usłyszało go około 680 tysięcy uczniów. Dzięki wsparciu samorządu województwa część z nich rozpoczęła naukę w wyremontowanych placówkach, a chętni mogą bezpłatnie kształcić się w zawodach medycznych w nowej szkole w Wołominie. Decyzją radnych województwa w Wołominie powstała medyczna szkoła policealna. Na utworzenie placówki samorząd Mazowsza przeznaczył w sumie 5 milionów złotych. To jest bardzo ważne, żebyśmy inwestowali w młodzież, inwestowali w dorosłych, w dokształcanie zawodowe, w to wszystko, co potem daje szansę w życiu. Kandydaci mogą wybierać spośród atrakcyjnych i przyszłościowych kierunków z branży medycznej i pomocy społecznej. Bardzo ważne zawody kształcenia pozamedycznego, ale także i medycznego, chociażby asystent osób z niepełnosprawnością, czy opiekun środowiskowy, ale też terapeuta zajęciowy. One są niezwykle ważne dla nas społeczeństwa, bo będą służyć w przyszłości mieszkańcom, realizując usługi opiekuńcze. Zawody medyczne to przyszłość na rynku pracownika. Myślę, że szkoła medyczna policjalna strzeliła w dziesiątkę ze swoimi profilami. Mam nadzieję, że będzie się rozwijać. Do dużego przedsięwzięcia przygotowuje się radomski medyk. Dofinansowanie z budżetu województwa w wysokości 74 milionów złotych pomoże w rozbudowie placówki. To jest szkoła pracowników ochrony zdrowia, też pracowników kosmetologii. W budynku, który budujemy dla przyszłych pokoleń, będą pracownie stomatologiczne, będzie też gabinet stomatologiczny, ponieważ oprócz kształcenia uczymy profilaktyki zdrowotnej. Będą także pracownie masażysty, będą pracownie dla kierunku technik sterylizacji medycznej. Będzie strona czysta, śluzy będą, będzie strona brudna, tak jak jest w centralnych sterylizatorniach. Myślę, że te nowoczesne pracownie będą służyć pokoleniom, bo pracowników ochrony zdrowia potrzeba. Potrzebujemy coraz więcej pracowników nie tylko w ochronie zdrowia, ale też w otoczeniu ochrony zdrowia. Potrzebujemy też coraz więcej opiekunów, czy to w różnego rodzaju domach, czy oddziałach, czy szpitalach. Potrzebujemy też takich wyspecjalizowanych zawodów, jak na przykład pomocy dentystycznej, jak masażyści, jak pracownicy sterylizacji. Kompleksowy remont zakończył się właśnie w Zespole Szkół imienia Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim. Przeznaczyliśmy na ten cel 900 tysięcy złotych. Resztę kwoty oczywiście pokryło starostwo powiatowe w Makowie Mazowieckim. Dzisiaj mamy naprawdę piękny obiekt. Oczywiście to nie jest całość szkoły, ale to jest ta część dydaktyczna. Klasy są bardzo pięknie wyremontowane, dobrze wyposażone. Także naprawdę jesteśmy zadowoleni, że mogliśmy poprawić standard nauczania, standard też pracy dla kadry pedagogicznej. To wielkie wyzwanie, które podjął powiat, remontując kolejne jednostki oświatowe, świadczy o tym, że samorząd stawia na edukację. Chce pokazać, że na prowincji młodzież ma dobre warunki po to, żeby uczęszczać do szkoły, po to, żeby się uczyć, po to, żeby wchodzić w dorosłe życie. Wspaniała kadra, wspaniałe warunki, przyjazna atmosfera, ogromna troska. W ramach inwestycji zostały wymienione dosłownie wszystko, począwszy od instalacji elektrycznych, instalacji wodno-kanalizacyjne, instalacje PPOSZ, instalacje centralnego ogrzewania, łącznie z całą infrastrukturą internetową. Dodatkowo zostały wyremontowane korytarze, sale lekcyjne, łazienki, pozostałe pomieszczenia szkolne. W tym roku na inwestycje w oświacie samorząd województwa mazowieckiego zarezerwował ponad 103 miliony złotych. Wspieranie zadań związanych z ochroną zdrowia i profilaktyki chorób nowotworowych, osteoporozy i chorób uroginekologicznych oraz promocja zdrowia i edukacja dostosowana do potrzeb kobiet to tylko nieliczne cele autorskiego programu samorządu województwa Mazowsze dla zdrowia kobiety. Na Mazowszu dominują kobiety. Jest ich ponad 2 miliony 800 tysięcy, co stanowi ponad połowę mieszkańców województwa. To z myślą o nich po raz pierwszy w tym roku wystartował program Mazowsze dla zdrowia kobiety.
Ponad 1 700 000 zł z budżetu województwa pomoże w realizacji 26 inicjatyw związanych z ochroną zdrowia i profilaktyką chorób najczęściej występujących u kobiet. Projekty dotyczące zdrowia kobiety to jest nowy instrument, który jest skierowany przede wszystkim na profilaktykę zdrowia kobiety. Ważne jest, żebyśmy się badali, żebyśmy też patrzyli w przyszłość i lepiej zapobiegać niż leczyć. W myśl tej zasady staramy się znaleźć takie programy, które będą mogły nas zabezpieczyć. Mogą to być zarówno świadczenia zdrowotne, czyli możliwość wykonania podstawowych i ważnych badań, takich jak USG piersi, mammografia czy cytologia, a także inicjatywy związane z promocją zdrowia i edukacją zdrowotną. Przede wszystkim podkreślamy i pokazujemy, że kobiety powinny o siebie dbać. Bezpieczeństwo dla nas i zdrowie kobiety jest bardzo ważne. Ja jako kobieta też zachęcam oczywiście kobiety do korzystania z tego programu. Czy to będą badania profilaktyczne, czy to będą programy takie edukacyjno-informacyjne. Tu już koncepcja należy oczywiście do gminy. Liczba zachorowań i śmiertelność nowotworów kobiecych w Polsce są coraz wyższe. Statystyki pokazują, że wykrywamy raka zbyt późno i zbyt wiele kobiet trafia do lekarza już w stadium zaawansowanym. W 2020 roku rak piersi i nowotwory ginekologiczne odpowiadały w sumie za 37% wszystkich zachorowań na nowotwory wśród Polek. Doświadczenie wielu krajów wskazuje, że wczesne rozpoczęcie diagnostyki i leczenia raka piersi może obniżyć umieralność o 20-30%. Dlatego tak ważne są regularne badania. Badania profilaktyczne mają zadanie tak jakby podwójne, bo są profilaktyką pierwszego rzędu i ona ma zapobiegać powstaniu choroby, czyli wszystkie szczepienia, czy styl życia, czy podejmowane wysiłki w tym kierunku, żeby nie zachorować. To jest profilaktyka pierwszego rzędu. Natomiast inną rolę ma profilaktyka drugiego rzędu, czyli profilaktyka skupiona na wychwyceniu choroby na jej początkowym stadium rozwoju. W ramach programu Mazowsze dla Zdrowia Kobiety dofinansowanie dostał m.in. powiat otwocki. Otrzymaliśmy niecałe 60 tysięcy w ramach programu Mazowsze dla Zdrowia Kobiety i będziemy realizować projekt Żyj Zdrowo. Jest to program dedykowany dla 36 mieszkanek powiatu otwockiego. Będziemy ten projekt realizować w 3 gminach. Chcemy popularyzować zdrowe nawyki wśród kobiet. Chcemy, żeby wiedziały jak żyć. Będą tam warsztaty kulinarne, będzie bardzo dużo pogadanek. Będzie to też po prostu miejsce i przestrzeń do spotkania dla kobiet. Program Mazowsze dla Zdrowia Kobiety to jedna z wielu form wsparcia ze strony samorządu województwa. Mieszkanki regionu mogą również liczyć na pomoc w ramach programu wykrywania raka piersi na wczesnym etapie, czy leczenia niepłodności z wykorzystaniem metody in vitro. Władze województwa co roku przeznaczają też ogromne środki na modernizację wojewódzkich szpitali, w tym oddziałów ginekologiczno-położniczych. Aż 34 miejscowości uzyskają status miasta od 1 stycznia 2024 roku. Najwięcej, bo aż 11, pojawi się na terenie województwa mazowieckiego. W przypadku subregionu radomskiego rzeczywiście przybyło już kilka miast. Zmieniły status z gmin wiejskich na miejsko-wiejskie najczęściej. To między innymi Solec nad Wisłą czy Jednia Letnisko. Kolejne czekają gminy, które pytając mieszkańców, czy jest ich zgoda na to, staną się rzeczywiście gminami miejsko-wiejskimi. Ja się cieszę, że kolejne miasta są na mapie tych miejscowości subregionu radomskiego. W województwie mazowieckim status miasta otrzymają Głowaczów i Magnuszew w powiecie kozienickim oraz Przytyk w powiecie radomskim. Procedura była dosyć długa, długo na to czekaliśmy. Zależało nam na tym, żeby to przywrócić, co kiedyś zostało zabrane. Ogromnie się cieszymy, ponieważ no wiadomo, że prestiż samego Głowaczowa na pewno wzrasta. Utraciliśmy prawa miejskie w 1869 roku i teraz ponownie oczywiście staramy się o przywrócenie tychże praw. W ostatnich latach analizowaliśmy wspólnie z Radą właśnie tą kwestię i uznaliśmy, że właśnie teraz jest ten dobry moment w tą rocznicę oczywiście powstania styczniowego. Bardzo się cieszymy na tym i mieszkańcy również, ponieważ to są po raz trzeci nadawane prawa miejskie. My, co prawda i ja mówię na tym, że odzyskaliśmy prawa miejskie, które zostały bezprawnie odebrane nam po powstaniu styczniowym i cieszymy się i będziemy świętować 31 grudnia już przejście ze wsi do miasta. Również takim bodźcem dla takich małych miasteczek jest możliwość skorzystania z nowych funduszy i myślę, że w tym momencie zainteresowanie inwestorów, którzy chcieliby
zainwestować pieniądze, a bliskość Warszawy ku temu pozwala na tym, to na pewno jest to szansa rozwojowa, żeby Magnuszew się rozwijał. W 2022 roku prawa miejskie uzyskała również gmina Jedlnia Letnisko i gmina Jastrząb. Po tym roku, po półtora roku mogę powiedzieć, że to była decyzja bardzo słuszna, bo jesteśmy fajnym miasteczkiem leżącym nieopodal Radomia, bardzo mocno rozwijającym się, szczególnie kładziemy nacisk tutaj na infrastrukturę, na bezpieczeństwo pieszych, mieszkańców. Mieliśmy w tamtym roku piękny jubileusz, 600-lecie nadania praw miejskich. I to było takim jakby bodźcem, żeby ten jubileusz zakończyć odzyskaniem praw miejskich. Czyli po 126 latach mamy ponownie prawa miejskie. Zwiększyło się impulsywnie osadnictwo w gminie Jastrząb. Wiele gmin ma problemy z wyludnieniem. My dzięki temu, że o Jastrzębiu już się głośno mówiło i odzyskaliśmy prawa miejskie, to mamy dużo osadnictwo i dużo osób chce właśnie u nas w Jastrzębiu zamieszkać. A co o przywróceniu praw miejskich swoim miejscowościom myślą mieszkańcy? Nie wiem, nie umiem stwierdzić, czy do końca było to potrzebne, ale widzę, że Jastrzęb się rozbudowuje i jak najbardziej dostajemy chyba więcej dofinansowań. Tak teraz zalew pięknie nam się powiększa, tutaj mamy więcej atrakcji, powstała altanka, będzie skatepark, więc jak widziałam plany, no to całkiem obiecująco to wygląda. Bardzo dobrze. No proszę spojrzeć tam, piękne altanki, schodki. Jastrzęb się ciągle rozbudowuje. Trochę się dzieje, tu zaczynają robić zalew, jakieś więcej sklepów. Myślę, że tak, no. Wiadomo, że lepiej jak jest więcej wszystkiego, tak, pod nosem, niż jechać gdzieś, tym bardziej, że nie ma dojazdów. Od 1 stycznia 2024 roku w województwie mazowieckim będzie już 110 miast. Bo bez chleba żyć się nie da. Pod takim hasłem w Radomiu odbyło się 25. Święto Chleba. Mieszkańcy mogli spróbować zdrowych, lokalnych wypieków. Czekały też na nich liczne atrakcje. Ja przede wszystkim bardzo się cieszę, że kultywowana jest ta tradycja Święta Chleba. Rzeczywiście 25. edycja to już jest kawał historii. 25 lat też istnienia samorządu województwa mazowieckiego. W większości tych imprez podczas tych 25 lat uczestniczyliśmy, również uczestniczymy finansowo podczas tego jubileuszu. Cieszę się, że wspólnie po raz 25 obchodzimy w Radomiu Święto Chleba. To jest wydarzenie, które jest bardzo ważne dla naszego miasta i dla Radomian, bo przez te 3 dni możemy razem świętować, bawić się, ale też nawzajem sobie dziękować. My dziękujemy radomskim piekarzom za doskonały chleb i za to, że możemy codziennie na nich liczyć. Mieszkańcy Radomia mieli okazję spróbować przysmaków przygotowanych przez lokalnych piekarzy. Najbardziej polecałabym, co tutaj rozdałam sporo takich bułeczek, to są bułeczki ser biały szpinak. Przepyszne były, no bardzo szybko się skończyły i szkoda, bo się już nie mogę nimi pochwalić. Chleb słonecznikowy oczywiście to jest taki chleb, który od lat, ale i wśród klientów u nas w firmie cieszy się dużą popularnością. Z przekąsek na specjalną uwagę zasługuje nasz tost z ciasta półfrancuskiego z serem cheddar i szynką. Przepyszny zarówno na zimno, jak i na ciepło. Oprócz degustacji pysznego pieczywa, wydarzeniu towarzyszyły także liczne konkursy, warsztaty, zajęcia fit dance oraz koncerty. Możliwość degustacji regionalnych produktów i liczne atrakcje czekają również na uczestników najbliższych mazopikników, które przypominamy trwają do końca miesiąca. Najbliższe odbędą się 9 września w Żyrardowie i 16 września w Sennikach. Życzę Państwu udanej zabawy, a my widzimy się za tydzień. Do zobaczenia!